plaży. Moi drodzy, przerwałem jeden film, który kręciłem, ale zauważyłem, że z lewej strony tutaj, za drzewkami, pojawia nam się statek wycieczkowy, prawdopodobnie ten, który nagrywałem wczoraj. Z tej perspektywy go nakręcimy. Zaraz zobaczymy. Zaraz zdjęcie będą żyć. Tak, to jest chyba wycieczka, tak. Może nie ten sam, ale podobny, on jest piękny. Pomachamy im, może nam ktoś pomacha też. Tak. Cudowny. Patrzcie, jaki potężny, tak? Odpoczywają sobie Niemcy i obcokrajowcy, nie tylko Niemcy. Czyli turystów jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, jak ładnie szybciutko płynie i robią sobie fotki, nagrywają film, może i nawet nagrywają mnie w tej chwili, że stoję i owieczki tutaj widzą. No, to też dla nich jakaś egzotyka. Zobaczcie, jak jeszcze teraz. O, i tu mamy kolejną barkę, którą się wymieniają. To był taki pocałunek barki ze statkiem. Mały Titanic. Titanic, to mi coś przypomina i ta muzyka. O, mam miłe wspomnienia z tej muzyki Titanic. Tam się wydarzyła wielka, niesamowita miłość na tym Titaniku, a ja coś takiego przeżyłem kiedyś. I ciągle jak mówię Titanic, zaraz mi wracają te najpiękniejsze wspomnienia tego momentu w życiu, który miałem. Cudowny moment mojego życia. O, stosunkowo niedawno. I to jeszcze troszkę serduszku siedzi i boli. Fajnie. Barkę. A tam już nasz stateczek. Przemieszamy się w prawo. I już widzimy, jak się wynurza za kolejny brzeg. Zobaczcie, jak pięknie, jak mają. Tu mają widoki, a tam dalej, jakie piękne widoki. Tam byłem w zatokach, tam dalej widziałem w rozgałęzieniach. Jakie mają cudowne widoki. Mają widoki wszystkie na stronę. Mają robią zdjęcia. Naprawdę to jest taka wycieczka w terenie, to jest coś pięknego. Nie właśnie tam, ten, z którego ja wczoraj nagrywałem. Właśnie jeden z takich statków też płynął, też mam go nagrane. Ludzie pozdrawiali. Stałem właśnie na tym moście i z góry nagrywałem. No i tutaj mamy akurat koniec. Przejdziemy tutaj w lewo i na tej barce, która jeszcze jest, zaraz zakończymy nasz filmik. Pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy. Zapraszam do lajkowania, łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was, Robert z Duisburga.